34% zawodników dojechało do mety Dakaru na ostatnich zawodach. Z tego co widzimy, 5 odcinków w Boliwii, może być teraz jeszcze gorzej. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy to jest dla ciebie, doświadczonego dakarowca, dobra informacja, czy niekoniecznie? Bardzo dobra informacja, z tym, że to jest tak teraz, że jak zawodnicy zaczną za dużo odpadać, to się zaczną robić łatwiejsze trasy. Wolałbym, żeby te trasy były tak selektywne, żeby były bardzo trudne, ale jednak, żeby zawodnicy dojeżdżali do mety. Trasę układa Mark Koma, facet, który lubi komplikacje. Ty jako nawigator chyba też się lubisz. Już w tamtym roku, jak zrobił trasę, to właśnie tam, gdzie był Mark robił, no to wtedy było najlepiej dla nas, bo najwięcej zyskaliśmy z Markiem. No, Mark to jest doświadczony zawodnik terenowy i chciałbym, żeby te zawody były terenowe, a nie żeby były WRC z rajdów drogowych. To nie jest dobre, że przyjeżdża Leb, który startuje pierwszy raz i do połowy rajdu prowadzi. No to nie świadczy dobrze o naszej dyscyplinie. Dopiero później, jak wjechał w teren, no to zaczął robić błędy. Dlatego ja skłaniam się, żeby więcej było offroadu i terenu. Na 30-40% rajdu już takiego płaskiego. Bardzo ciekawie robi się sprzętowo. Do tej pory Toyota ścigała się z Mini. Mini był tym pierwszym autem. Natomiast teraz Toyota znacznie się chyba zbliżyła do Mini, a jeszcze do gry włączył się Peugeot. Znaczy nie, myślę, że Toyota została na tym samym poziomie. Cały czas to jest poziom jednego zawodnika, De Villiers, i on cały czas jest na pudle. No ale nic poza tym. Reszta Toyota walczy o pierwszą dziesiątkę z lepszym lub gorszym skutkiem. A Peugeot, no Peugeot to jest stricto zespół fabryczny z super dobrymi zawodnikami. Tam jest duży budżet, bo Mini to nie jest zespół taki do końca fabryczny. Tam jadą dwóch zawodników, jedzie w zespole takim tym pierwszym, a reszta to są zawodnicy, którzy wynajmują samochody. Tak, a w Toyocie jest bardzo podobnie. My jedziemy w zespole takim, którzy wynajmują samochody. No i tutaj jest też ten samochód zupełnie inaczej wygląda. Peugeot dopiero teraz od tego roku, te Peugeoty, co teraz jechały, oddał zespołowi, który będzie obsługiwał zawodników, którzy będą mogli wynająć te samochody. Ale jakie to będą samochody, czy to będą takie same?